Studio VTV ma zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty z panem Maciejem Adamskim. Miłość, prawda, świadomość. Witam serdecznie, witam Ciebie. Temat jest ciągle aktualny, ciągle budzi dużo kontrowersji. Mimo że na pozór wydaje się bardzo prosty, oczywisty, dla niektórych już, jak to się mówi, opanowany, okazuje się w zderzeniu takim codzienności życia i prozie życia, że to po prostu ludzi nurtuje. Ludzie boją się o pewnych rzeczach mówić i to nie wynika z jej bojaźni tych ludzi, tylko że świat po prostu zewnętrzny jest taką presją, że tłami nas po prostu. Nie chcemy się przyznać, że chcemy się rozwijać, że chcemy wstąpić na ścieżkę duchowości, że ta nasza świadomość się zmienia. Dobrze się czujemy, kiedy jesteśmy w grupie ludzi podobnie myślących, a przykro jest nam, kiedy mamy inne zdanie w stosunku do innych, a najgorzej to jeszcze wypada w rodzinie, kiedy w cudzysłów jesteśmy czarną owcą, czyli inaczej myślimy i postrzegamy. No dlatego takie to spotkanie, żeby spotkać się w grupie ludzi o swobodzie myślenia. To nie znaczy, że lekkim, tylko swobodnym. Co to znaczy? Że na takich spotkaniach mamy prawo i mamy możliwość artykułowania siebie bez takiej krytyki, ale możemy przeprowadzić analizę. Na przykład ktoś mówi, że uważa tak, drugi tak. I tutaj ja gwarantuję takie wzajemne poszanowanie, ponieważ przeszedł wielokrotnie przez te lata przepracowana, że osoby, które nie wytrzymują tego i próbują, po prostu same się wykruszają z takich spotkań. Nie wytrzymują presji ludzi dobrej woli. O, ja bym to tak nazwał. Miłość, prawda, świadomość. To będzie temat przewodni naszych spotkań. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj jest dr Andrzej Kaczorowski oraz psycholog Leopold Kaczorowski. Witam Panów. Dzień dobry, witamy Pana, Państwo witamy jak zawsze. Witam, dzień dobry. Temat mamy dzisiaj dość ciekawy, bo temat naszych milusińskich, najmniejszych i o tym, jak teraz sobie radzą psychologicznie i mentalnie, zwłaszcza w okresie pandemii i zamknięcia. Jak pan, panie doktorze, to widzi? Jak młodzież powinna się teraz zachowywać? To znaczy, od kiedy się zaczęło? Ja myślę od stycznia, kiedy właśnie w naszym gabinecie postanowiliśmy wprowadzić feedback, biofeedback, który służy do badania fal mózgowych. A to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ o tym już 15 lat temu, dokładnie w 2005 roku, jeszcze mieliśmy gabinet nawet na Poliklinice MSW i na Małochowskiego, gdzie potrzebowaliśmy typu urządzenia. Mhm. One bardzo drogie były. W tej chwili też są drogie, ale są bardziej potrzebne jak kiedyś były, ponieważ z Leopoldem postanowiliśmy, żeby był robić badania fal mózgowych. Tutaj o tym myślę, że powie, a ja powiem od siebie, że dlaczego tak, a nawet jestem zadowolony, że od stycznia już pracujemy na tym urządzeniu i jest dużo młodzieży i niech tych najmłodszych milusińskich, tylko takich właśnie w wieku szkolnych od pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, gdzie mają problemy dzieci z koncentracją, czyli mhm. zaburzeniem fal mózgowych. Ja mówię od siebie, bo tu bardziej precyzyjnie Poldek jest w tym obeznany, bardziej, bo przeszedł już wiele kursów, szkoleń w tym zakresie. No i ja jestem zadowolony z tego, że coś takiego mogliśmy wprowadzić i pomagać tutaj z tej strony. Dotychczas Poldek zajmował się też dziećmi, młodzieżą szkolną. No ja nie mam do tego cierpliwości, bo dla mnie dzieci to już, ale on ma wielką cierpliwość. Ja jego podziwiam, że sobie radzi z takimi opornymi dziećmi, które nie są skoncentrowani, nawet agresywni. To, co wczoraj miałem taką scenę, gdzie dziecko rzucało się po podłodze i wyło, ponieważ misiem ciebie biło.
Proszę? Misiem kilka razy oberwało się. Oberwało się, rzuca wszystkim, co no by połamał gabinet. No to jest taki terrorysta mały rośnie. O co tu bym chciał zacząć od tego? Jednak okazuje się, że obecna sytuacja, bo pan mówił też w dzisiejszych czasach, czyli pandemii, i zacznę od tego, co nawet to, co mnie ciągle i boli, ale mamy już pewne skutki, bo przyczyna jest w tym, co się stało od roku czasu. No i teraz powiem, przyczyna jest w noszeniu masek. Kiedy jeszcze dorośli ubierają te maski i nie następuje nie tylko niedotlenienie serca, płuc, ale mózgu, co najbardziej jest na mózg, czyli trwały uszczerbek na mózgu. I tutaj u dzieci już bardzo widoczne to jest, bo brak koncentracji jest, mózg niedotleniony. Na to na tym feedbacku to już wskazuje, my o tym rozmawiamy, jakie są przerwy między falami mózgowymi, gdzie jest pustka. Kiedy dziecko, no łatwo, fajnie, żeby było, umiało się skoncentrować. Weźmiemy tutaj telefon i wpatrując się w ten telefon, nasza przesadka mózgowa taką nicią AKA jest powiązana z tym telefonem. Bo powiedzmy, nawet Leopold zwrócił uwagę, że lepiej pracować na dużym komputerze, bo mały komputerek bardzo dużo pochłania tutaj energii naszej koncentracji i dziecko zawiesza się w tym czasie na tym. Dziecko zawiesza się, kiedy mówi się do dziecka na przykład i dziecko nie potrafi w tym czasie nic kojarzy, nie rozumie nawet słów, kiedy mówi się, czyli jego mózg zawieszony jest i te fale mózgowe pracują nieprawidłowo. Dzieci pozostają, tak jak ja zawsze mówiłem, w stanie teta to jest właśnie niższy stan już prawie, kiedy dziecko zasypia, czyli jest w takim stanie hipnozy. Większość ludzi po tych maskach są w hipnozie, nie docierają do nich żadne argumenty, po prostu myślenie jest nieirracjonalne. Myślenie jest, ja nawet mam wiele pacjentek takich, które korzystają oczywiście z psychiatry, no bo do kogo pierwsze pójdą i chodzi o to tutaj, że jak mówisz, patrzy się w jeden punkt, w pewnym momencie traci świadomość, zanika i nie wie, gdzie ona jest. To jest właśnie praca fal mózgowych. Świetne i cieszę się, że to wprowadziliśmy i chcemy tutaj pomóc jak najwięcej dzieciom w takim wieku szkolnym. Bo dorosłym już oni nie pomożemy wiele, ale dzieciom musimy pomóc, bo dorośli mają przyzwyczajenia, swoją nawyki. Mądrość mają i swoje przyzwyczajenia. Źle, że dorośli ubierają dzieci w maski, bo po każdym, nie tylko u mnie, ale u Leopolda, dzieci wychodzą bez maski już bo mówi się, jaka przyczyna jest zawieszenia fal mózgowych. Biofeedback. To jest bardzo piękna sprawa, gdzie my możemy. My kiedyś, proszę pana, robiliśmy takie badania. Pamiętam, ten Eustazy Stefański robił na różnych urządzeniach podatność na hipnozę. A dzisiaj poprzez biofeedback możemy zrobić podatność na hipnozę, bo wtedy było ludzi więcej wzmożonej aktywności umysłu w stanie beta. Wyższej tej gotowości naszej aktywności. A teraz więcej ludzi jest w stanie teta. Ale jak wygląda tak naprawdę ten biofeedback? Bo to jest metoda dość stara, ale coraz bardziej przydatna. Tak, stara i nowa. Mhm. To znaczy tak, bo od wielu lat to jest stosowane gdzieś tam różnego rodzaju przychodniach, w szkołach, tylko że zastosowanie jest tego takie, że tak naprawdę jeżeli ktokolwiek używa tego w szkołach, jeżeli zakupi to jakaś uczelnia czy szkoła, to zazwyczaj się skupia na dzieciach, które mają bardzo duże problemy, czyli na tych, które mają tak naprawdę już takie bardzo, bardzo poważne schorzenia, tak, związane z różnymi naprawdę brakiem pamięci, z koncentracją i tak, ale to już nie są takie zwykłe, tylko takie już cięższe do wyjścia. A te dzieci, które są takie, które potrzebują rzeczywiście po to, żeby lepiej się uczyć, po to, żeby się koncentrować, po to, żeby lepiej funkcjonować, to one niestety nie mają dostępu normalnie publicznie do takiego sprzętu. Dlatego u mnie w gabinecie jest to możliwe, tak? Dla takich dzieci, które tak naprawdę potrzebują po to, żeby
wspomóc się, żeby lepiej się uczyć, lepiej się koncentrować, a przede wszystkim też w dużo bardziej złożonej sprawie, co jest problemem teraz dużym, to bym powiedział, że agresja. Agresja. Nie tylko agresja w stosunku do rodziców podwyższona, ale też do rówieśników. I do samego siebie. Bo, są dzieci, bo które samokaleczenie występuje. Są dzieci, bardzo często przychodzą, które się same biją. Tak? Dla nas to jest taka sytuacja bardzo niepojęta. Bardzo tak? Do tego, Leopold, wejdę w słowo. Pamiętasz ten wczoraj, co był? To on bił głową o podłogę. Tłukł głową i bił o meble. Ręce sobie mógłby pokaleczyć, jeżeli by tak chciało się, no bo to by powiedziało, gdyby tylko był z nim psycholog, na przykład, czy ja, to by powiedziano, że ten psycholog pokaleczył to dziecko. Ono samo się pokaleczyło. Samo nawet potrafi pogryźć się i zachować. To jest samoagresja. To jest coś takiego, co nie wiem, jak można wyeliminować. Ale w każdym razie jest to zaburzenie. Jak już zeszliśmy na ten temat właśnie z tą agresją, czy samopobiciem, czy tym, co się nie dzieje w gabinecie, dlatego ja w gabinecie nie mam kamery, monitoring, po prostu, żeby dzieci były monitorowane po to, żeby potem rodzic nie powiedział, że coś ja robiłem z dzieckiem lub coś się, jakaś krzywda się mu działa, ja potem przewinę mu nagranie i pokażę, co się działo, tak? I wtedy jest czarno na białym, jaka jest sytuacja. Dlatego to jest bardzo ważna sprawa wśród psychologów, jeżeli się pracuje z dziećmi, żeby te nagranie zawsze było, tak? Co się dzieje. Ale wracając do tego biofeedbacku, to przede wszystkim działamy tu na równoważeniu tych fal, czyli dochodzeniu do sytuacji, w którym te fale są wyrównane, takie wypośrodkowane. Każde fale oczywiście mają inną częstotliwość, tak? Od fal delta, które są najwyższe, do bety 1, czyli mamy najpierw deltę, potem tetę, potem mamy alfę, SMR i beta 1 i beta 2, tak? To są fale, które są u każdego z nas. I któryś z tych fal są prawdopodobnie zaburzenia i one są albo wyższe, albo niższe. Jedne fale potrzebujemy obniżyć, czyli zniżyć, żeby one były uspokojone, a niektóre podwyższyć, tak? Jeżeli ktoś ma niską koncentrację, to prawdopodobnie są tu zaburzenia w tecie, może w alfie, gdzieś tam w SMR-ze, tak? I wtedy te fale patrzymy, co się dzieje, tak? I mamy, no i pierwsze, co robimy, tak naprawdę, ktoś przychodzi do mnie, dziecko albo młodzież na biofeedback. Oczywiście jest wywiad, oczywiście jest jakaś psychoterapia, bo rozmowa oczywiście, tak, ale zaczynamy od EEG, czyli nie od biofeedbacku, tylko EEG. Podłączamy oczywiście osobę do tego urządzenia, tak, przypinamy takie cztery diody, tu akurat mam czterokanałowe EEG i tu są dwie elektrody uszne. No i sprawdzamy, co się dzieje. I po tym EEG robimy to w czasie oczu otwartych i oczu zamkniętych. Mamy wtedy wynik, jak wygląda to zaburzenie, tak? Gdzie są zaburzenia. Wtedy po tej analizie możemy wiedzieć, jak pracować, jak urządzenie nastawić, tak, żeby zrobić ten trening biofeedback. Tak? Bo my mówimy o biofeedbacku jako treningu. To są ćwiczenia, które robi się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, co dwa tygodnie, zależy kto ile potrzebuje. Tak? No i robimy te ćwiczenia w sposób konsekwentny. I dobrany do danej osoby, tak? Zależy, jakie fale mamy. No i mamy do wyboru albo gry, albo film. I tu już jest to, jak to działa. To już... Ja muszę zapytać z ciekawości, dlaczego badamy pacjenta przy otwartych i zamkniętych oczach? Bo to jest troszkę ciekawe. Wyłapał pan? Tak, oczywiście. Jest to różnica duża, dlatego że mamy zupełnie inaczej fale działają przy oczach zamkniętych, przy oczach otwartych. Szczególnie mówimy o tych falach wyższych, czyli delta, teta. I one zupełnie inaczej wychodzą, tak? Jest inna aktywność mózgu. A jaka jest przyczyna właśnie takich zachowań i zaburzeń? Bo wiemy, że teraz najmłodsi siedzą całymi dniami, ucząc się zdalnie w domu, mają wolny dostęp do internetu i jak to wpływa właśnie na najmłodszych?
To wpływa w ten sposób, że dzieci są coraz bardziej agresywne. Mhm. Bo wynudzenie w nocy... Dlaczego ta agresja rodzi się? Dlaczego ta agresja? No to tego... Dlaczego agresja rodzi się? No bo no, jeżeli oglądamy... Od gier komputerowych również trzeba... No i tu ja bym... Gry komputerowe to bym tak odłożył troszeczkę na bok. Dlaczego? Dlatego, że jest coś bardziej, dużo bardziej groźnego niż gry komputerowe. Gry komputerowe można rozdzielić na te, które są na przykład strategicznymi grami lub takimi bardziej agresywnymi, gdzie są szczelanki i różnego rodzaju agresja, tak? Mamy jakieś GTA, jakieś mamy tam dziwne gry, które mają rzeczywiście podłoże też agresji, czy różnych dziwnych scen. Ale jest dużo groźniejsza sprawa. Mówimy tu o YouTubie. Dlaczego mówimy o YouTubie? Dlatego, że niestety, ale na YouTube trafiają filmy, które sobie ktoś tam złożył z czegoś i zazwyczaj są one bardzo, nie wiemy co w nich jest, a jest dużo rzeczy, które bardzo źle wpływają, autoryzowane i dużo trafia treści do dzieci przez YouTuba, które nie powinny w ogóle trafiać. Bardzo popularne wśród młodzieży są patostreamy. To są te streamy, gdzie są przejawiane najgorsze instynkty ludzkie, alkohol, narkotyki, złe zachowanie do rodziców, czysta patologia. Tak. Tak. I to ma dość dużo... nie są autoryzowane przez nikogo. Nie są autoryzowane. Mało tego, tak naprawdę, jeżeli rodzic ma włączonego swojego YouTube'a, to dziecko skorzysta z tego rodzica YouTube'a, tak? Mhm. My tu mówimy o dostępie. Tak naprawdę dziecko ma dostęp do wszystkiego w tej chwili, co się znajduje w internecie. Jeżeli mówimy, że można blokować pewne rzeczy, no to zapytajmy się samych siebie, swoich rodziców, ile rodzice blokują, ile tak naprawdę mają zablokowanych tych stron, ile dzieci mają tak naprawdę dostępu do tego. Bo ja obawiam się, że tak naprawdę te dzieci mają nieograniczone dostęp do tego i tak naprawdę od pornografii, tak naprawdę, o której mogę powiedzieć, do tych, co pan powiedział rzeczy, tak naprawdę mają do wszystkiego dostęp. Bo blokada rodzicielska jest bardzo łatwa do złamania, a wiemy, że najmłodsi lepiej obsługują komputer niż rodzice. Oczywiście, że tak. Bo to jest że każde dziecko sobie chyba, myślę, w wieku 7, 14, do 14 lat poradzi z tym bez problemu. I tu się obawiam, to jest problem. Duży problem. I tego, co jest, ale my mówimy o dzieciach, już takich, już bym powiedział, dorosłych dzieciach 7 lat. Mhm. Bo tego, co ja chcę powiedzieć w tej chwili, to jest już dorosłe dziecko, według mnie 7 lat. Bo problem się zaczyna nie w 7 roku życia, tylko w 4-latku, który mam właśnie syna 4-letniego. I panu powiem, że to, co jest na YouTubie dla 4-latków, na przykład film na zasadzie takiej, że ktoś się bawi jakąś zabawką i pokazuje jakieś, nie wiem, jakieś klocki, czy koparkę jakąś i tak dalej, to by nie było nic złego w tym. Ale jeżeli to się zaczyna od tego, że koparka wjeżdża i nagle ktoś bije tą koparkę młotkiem i on rozwala, dziecko się przy tym cieszy, jeszcze w piasku coś tam zalewa ją wodą, jeszcze dokłada do tego klocki, które jeszcze coś się z nim gdzie zakopie, albo coś zniszczy, albo zazwyczaj to się dzieje na zasadzie zniszczenia czegoś, zakopania czegoś, coś. To są pobudzane instynkty u dziecka bardzo negatywne. I to się dzieje w filmach właśnie tych najmłodszych na YouTubie. Niech pan sobie dla siebie wpisze sobie dla swojej wiedzy właśnie to, co jest w tych filmach. Po prostu ja mam 4-latka, dlatego chciałem coś poszukać dla niego, żeby coś włączyć fajnego, to widzę, że po prostu tam bardzo mało osób można rzeczy znaleźć, które mają jakieś podłoże w ogóle pozytywne. Tak? Większość to jest naprawdę negatywnych rzeczy i stąd się to bierze. I to jest początek tego wszystkiego, co później ma jakiś efekt w przyszłości. Mhm. Te dzieci mają do siebie mieć szacunek. Nie będą mieć szacunku, czy to w szkole, czy to w przedszkolu. Nie będzie mieć to dziecko szacunku, jeżeli widzi, że fajną rzeczą jest branie młotka i rozwalanie tej koparki. Dlatego nie? Powiem panu, że na przykład dotychczas, bo Poldek pojawił się rok temu u mnie w gabinecie i zaczął się zajmować dziećmi jako psycholog, a ja dotychczas pomijałem dzieci do 14 roku życia naprawdę, bo nie dało się z nimi pracować, bo nie chciałbym, żeby ten, a poza tym jeszcze była sytuacja, Poldek bardziej nagrywa, ja nic nie nagrywam w gabinecie, bo nie chcę, bo pracuję z dorosłymi dziećmi, dorosłymi ludźmi, dziećmi, tak, bo to są ludzie, trochę i dzieci dorośli, od 14 roku życia, także Leopold do 14 roku życia zajmuje się, to bym powiedział, trudniejszą młodzieżą, gdzie
tą młodzieżą, który powiedział, że 8 lat to już dla niego jest duży chłopczyk. No duży na tyle, że powinien pójść do szkoły. No ale cóż, dziecko siedzi w domu, no i matce do dyspozycji. Może jakby ten komputer, jak tu mówimy, dużym ekranem siedział tam, to jakoś ten mózg już pracuje przestrzennie. Ale kiedy wpatruje się w ten telefonik, tak, to cały czas mówię, ta przesadka mózgowa sprzężona i szyszynka również z tym właśnie telefonem, czyli wyłącza się. Można do niego mówić, on nie słyszy, co do niego się mówi. No dociera, albo może potakiwać. Mama mówi tak, on tak, tak i dalej patrzy na ten komórkę. I kiedy nawet odłoży, to dalej te obrazy, proszę pana, są w wyobraźni jego. To jest tak samo jak ludzie, którzy oglądają cały czas telewizję. Albo horrory, bo to jest bardzo dobry przykład. Ale to jest horrorem dzisiaj, dzisiejszym horrorem jest to, co oglądają wiadomości. To jest bardzo silny horror, gdzie ludzie widzą tą śmierć, umierających ludzi na ulicach, w workach leżących, prawda, i chorujących na pandemię. W maskach tych ludzi przerażeni, ten pasek, tu idzie taki pasek w cyfry, gdzie oni cały czas mają to zakodowane w głowie. Nawet kiedy odejdzie od tego telewizora, szybko biegnie do telewizora, bo od niego nie może żyć. Dzisiaj telewizory są w kuchni, kiedy kobiety pracują w pokojach, w sypialniach, a nawet w toaletach już mają telewizory. Tak, pod prysznicem. Tak, pod prysznicem ma telewizor i on patrzy i nie może oderwać. On chodzi tam, gdzie jest ten. On bez tego, to jest coś, wie pan, hormony szczęścia, endorfiny szczęścia. Mózg się cieszy, bo widzi ten sam powtarzający się obraz, ładuje się. I on widzi te cyfry w tych, ile ludzi zmarło, ile się do tego. No wie pan co, w tej chwili nawet, jeżeli zdejmiemy te maski, to i tak pozostał już uszczerbek tych ludzi, którzy nosili maski. Mózg niedotleniony, tak samo u dzieci, tak samo u dorosłych niedotleniona kora mózgowa, a nie mówiąc serce i tak dalej. Dlatego mówię, że nawet zdjęcie ten masek nie załatwi wiele, bo w dalszym ciągu będą skutki tego, jak ja to nazywam, uszkodzenie mózgu na trwałe już się pojawiło. Tak samo jak niedotlenienie serca, płuc i tak dalej. Kiedy już nawet ogłoszą zdjęcie masek, to już będzie za późno. To tak jak dzieci, kiedy mówi pani, jutro mamy wolne i dzieci się cieszą, mogą się cieszyć. Ale ta radość już za późno jest, bo efekty pozostają i nie tylko u dzieci na trwałe, bo te dzieci już są okaleczone. A co z uniesamodzielnieniem dzieci? Bo kiedyś 8-9-latki puszczało się same do szkoły, żeby mogły pójść, nauczyć się, pójść pierwszy raz do sklepu samemu. A teraz? Teraz jest problem. Dzieci są bardzo wycofane, dzieci są bardzo zamknięte w sobie. Nie dość, że dochodzi do tego agresja, tak jak mówiłem, to jeszcze wycofanie. W tym samym czasie można być, to samo dziecko może być wycofane i agresywne. I do tego i to, co do agresji, powiem, również u dorosłych. Proszę zobaczyć, jak ludzie, którzy tą telewizję oglądają czarną i są bardzo agresywni, bo cały czas te obrazy mają w głowie i bardzo się boją wszystkiego. Te lęki już u dzieci są, tej agresji. Tu jeszcze trzeba przejść, to mówiliśmy o tym małym ekranie. Ja chciałbym powiedzieć, że dużo gorszą sprawą jest granie na komórce niż granie na komputerze. Ja nie jestem przeciwnikiem gry na komputerze, jeżeli to jest mądra, fajna gra, czy strategiczna, czy gra taka rozluźniająca, edukacyjna, bo są różnego rodzaju gry. Tak, nie można mówić, że wszystkie gry komputery są złe, ale telefon jest bardzo negatywną sprawą, bo u dzieci, bo cały czas nie dość, że się wpatrujemy w tą komórkę, to jeszcze mamy
technologię, która jest przeciwko nam, bo jednak komórki emitują światło takie, to jest tak zwane niebieskie światło, które jest podświetlane ekran. On bardzo źle, negatywnie działa na nasz wzrok, na nasz mózg. I też jest oczywiście następna sprawa Wi-Fi połączenia Wi-Fi, komórkowe, które są w czasie, cały czas jest nadawanie i odbieranie informacji. To jest bardzo negatywne i dużo rodziców właśnie używa telefonu jako zasady takiej, że dziecko się denerwuje, dziecko nie chce czegoś zrobić, to dam ci telefon na chwilę, albo gdzieś jedziemy samochodem, żebyś nie krzyczał, dam ci telefon, żebyś sobie pooglądał, czy żebyś sobie pograł, i nie zdajemy sobie z tego sprawy, że skutki tego będą bardzo dużo większe niż... No, to już zabawka, taki telefon. Masz cicho sieć, graj sobie, a ja idę sobie pogadać z koleżanką. I rodzice telefon. Nie lubią tego tematu, bo wiedzą o tym i większość rodziców sobie zdaje, oj, to jest wygodne to jest dla rodziców. Dlatego jeżeli my mamy mówić o grach, to jeżeli już mamy w coś grać, to przeznaczmy to sobie, żeby wiemy, że godzinę siedzimy przed ekranem, tak, włączamy sobie czy PlayStation, czy komputer, czy jakąkolwiek konsolę inną i sobie gramy. I wiemy jakiś tam czas, który sobie poświęcamy na to. Wiadomo, że gry też są rozwijające. Tak. I to nie jest złe, ale wszystko jest w normie, tak? Tak. Ja polecałbym nawet biofeedback dorosłym ludziom, bo chodzi tutaj o brak koncentracji, brak pamięci, brak tego spokoju wewnętrznego, te poczucie lęku cały czas w napięciu ludzie żyją dorośli. Zauważam, że dużo ludzi po narkotykach nie mają zaburzone fale mózgowe. Po alkoholu również, bo to jest stan teta, które chcą uzyskać, bo nie chce im się żyć, nie chcą aktywności życiowej, a więc no, alkohol, narkotyki, różnego rodzaju używki, sterydy i tak dalej, różnego rodzaju manie, komputeromanie i hazard, to jest taki właśnie stan transowy, gdzie on wchodzi w ten stan i wyłącza się ze świata zewnętrznego. I te zaburzenia fal mózgowych powodują to, że ludzie są bardziej nerwowi, emocjonalni, depresyjni, agresywni, wulgarni nawet. Ta agresja to widać u ludzi na ulicach nawet, jak patrzy jeden na drugiego, żeby kogoś zobaczyć tam, że inaczej wygląda ten człowiek, bo bez maski jest, to już agresją ludzi zioną do siebie, już się atakuje jeden drugiego wszędzie. Także ta agresja, która ostatnio pojawiła się od roku czasu, to już ja wiem, osiągnęła bardzo wysoki szczyt, który by nazwać wojną. Jak można się z panami skontaktować? No tak jak tutaj u mnie, bo to z Leopoldem pracuję, w gabinecie psychologicznym ulica Gostyńska, tam jest, tak jak u mnie, tylko z tym, że Leopold bezpośrednio zajmuje się dziećmi, ale jeżeli do mnie, to ja kieruję do Leopolda. Oczywiście jak są tak zwane to co powiem, zawładnięcia, opętania, to ja robię to dzieci oczyszczenia, a później Leopold dalej pracuje. Pierwsze spotkanie to jesteśmy wspólnie, pracujemy, gdzie jest ten seans ze mną zrobiony, na uwolnieniach emocji, blokad i tak dalej, regresji wieku, a później, jeżeli chodzi o łagodzenie tego stanu, to już Leopold pracuje tam, również tak samo jak ja, wprowadza w trans hipnotyczny, no i wcześniej robi ustawienie fal radiowych, tak? Mózgowy, tak. Jeżeli chodzi o mnie, no to wystarczy wpisać w Google tam Leopold Kaczorowski i będzie wszystko. Będzie wszystko, tak. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Moimi gośćmi był dr Andrzej Kaczorowski oraz psycholog Leopold Kaczorowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.